Czas na Suwalski Magazyn Samorządowy. Tym razem są z nami pani Mariola Karpińska, komisarz skarg, wniosków i petycji, Klub Prawo i Sprawiedliwość, pan Andrzej Turowski, przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej, Klub Łączą Nas Suwałki, pan Kamil Lauryn, przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, Klub Suwałki Przyszłości, oraz pan Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach, Klub Łączą Nas Suwałki. Pytania zadaje Artur Parafinowicz. Tradycyjnie na początku głos oddaję panu przewodniczącemu. Tak, przed nami kolejna już 57. sesja Rady Miejskiej w Suwałkach. Ostatni dzień maja to dzień posiedzenia Wysokiej Rady. Rozpoczynamy o godzinie 12 w sali sesyjnej imieniem Józefa Gajewskiego w Urzędzie Miejskim przy ulicy Mickiewicza 1. Tematów jak zawsze będzie sporo. Tym razem 23 punkty, a wśród nich te elementy, które zdarzają się raz do roku i wspomnę o nich właśnie, a więc debata nad raportem o stanie miasta Suwałk za rok miniony. Raport to bilans działalności organu wykonawczego, czyli Urzędu Prezydenta. Raport obejmuje podsumowanie działalności prezydenta w roku minionym, w roku poprzednim. W szczególności pokazuje realizację polityk, programów, strategii, ale także uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego. Obowiązek ten funkcjonuje od roku 2018, ale my w Suwałkach raport przedstawiamy zdecydowanie dłużej, bo od roku 2009. Raport i dyskusja na jego temat, bo jest wymagalna, do 30 czerwca powinien być zaprezentowany. Raport musi być przedyskutowany, to jest to istotne. To klub przysłowiowe, mogą brać również mieszkańcy, jeśli mają takie życzenie, zbierając podpisy potwierdzające autentyczność osoby, która chce wziąć w dyskusji udział. Raport kończy się głosowaniem nad udzieleniem lub nieudzieleniem wotum zaufania. Zatem kolejnym punktem będzie udzielenie wotum zaufania prezydentowi, ale także rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok miniony. A w tymże sprawozdaniu zawarte są informacje w zakresie kwot dotacji otrzymanych przez samorząd, ale także udzielonych z budżetu dotacji innym jednostkom samorządowym. Udziela się w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku, następuje przy udziale Regionalnej Izby Obrachunkowej. Będzie także punkt kolejny występujący raz do roku pod nazwą udzielenie prezydentowi miasta absolutorium, a oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego, tak profesjonalnie my to nazywamy, innymi słowy Urzędu Prezydenta, w określonym przedziale czasowym, zatem 12 miesięcy minionego roku. To inaczej, prościej można by powiedzieć, brak zastrzeżeń do prowadzonej przez prezydenta gospodarki finansowej. Chcę powiedzieć, że nie dotyczy, i warto to podkreślić, absolutorium i głosowanie nad absolutorium nie dotyczy osoby fizycznej. A więc w przypadku miasta Suwałki nie mówimy o sobie pana Czesława Rankiewicza, ale mówimy o prezydencie miasta Suwałk. Tak to wygląda. Czas nie później jak do 30 czerwca po roku budżetowym. Chcę powiedzieć, że my jako organ stanowiący, czyli Rada Miejska, korzystamy w tym przypadku z udziału dwóch organów niezależnych, wewnętrznego, którym jest Komisja Rewizyjna, i zewnętrznego, Regionalna Izba Obrachunkowa, i przed głosowaniem posiłkujemy się tymi opiniami. Będzie też przyjmowane stanowisko Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta w kontekście publikowanych informacji o zagrożeniach występujących w tzw. przesmyku suwalskim. Chcę powiedzieć, że na dzisiaj jeszcze treść nie została ostatecznie przyjęta, niemniej jest to nawiązanie do dyskusji sprzed miesiąca, kiedy to podczas posiedzenia Wysokiej Rady zastanawialiśmy się nad tym, jakie podjąć by działania, by udzielone zostało wsparcie naszemu miastu, bo o Suwałkach tutaj mowa. Mówiliśmy wówczas, postrzegaliśmy sprawę przez pryzmat suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej,
i między innymi tych zmian, które po 2018 roku nastąpiły, że jest jeden zarząd, że są wystandaryzowane warunki inwestowania, uzyskiwania i ulg, ale mówiliśmy także, że są to warunki bardzo krzywdzące dla miasta, kiedy my mamy wyższe progi do zainwestowania, jeżeli Ełk czy Białystok. Tym razem chcemy mówić jednak o w szerszym wymiarze tych problemów, które mamy, a więc również o przesmyku suwalskim i konsekwencjach tego, konsekwencjach w turystyce, w gospodarce, gdzie następuje regres gospodarczy, ponieważ nie ma wątpliwości, że trudno o inwestorów czy turystów w obszarze, który brzmi groźnie i o tym w mediach słyszymy i widzimy. Także chcemy wrócić do wątku, o którym już Wysoka Rada mówiła przed laty, przyjmując nawet stanowisko w tym zakresie, o tak zwanym niezaliczeniu, niezakwalifikowaniu miasta Suwałki do ośrodków tracących funkcje społeczno-gospodarcze, co nie mniej, nie więcej tylko przekłada się na krzywdzące podejście w zakresie zarówno społecznym, jak i przede wszystkim ekonomicznym co do pozyskiwania środków finansowych. Sami z tym z pewnością nie poradzimy, zatem stanowisko będzie miało na celu, ono jeszcze będzie z pewnością modyfikowane, dzisiaj mówimy tylko o rycie tego stanowiska, o pomoc zwracamy się do samorządowców, zwracamy się do parlamentarzystów z naszego województwa, do przedsiębiorców, wierząc, że wspólnie możemy stworzyć inną sytuację. Mówi się tutaj o możliwościach wspierania takich ośrodków jak nasz i my w takie wsparcie wierzymy i o nie będziemy wnioskować. A z innych spraw wspomnę jeszcze, bo obecni w studio radni dzisiaj powiedzą szerzej w niektórym zakresie, że będzie również kwestia dotycząca miejskiego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Suwałkach za rok miniony. Będzie to sprawozdanie, rzecz jasna. Będziemy także mówili o współpracy miasta Suwałki z organizacjami pozarządowymi. Będziemy mówili także w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Tym razem mamy trzy takie obszary. Obszar w rejonie budynku przy ulicy Raczkowskiej 185. Będziemy mówili o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Przemysłową, Sejneńską i terenem kolejowym w Suwałkach. Będziemy także mówili o miejscowym planie zagospodarowania terenu ograniczonego ulicami Północną Armii Krajowej, Prymasa Stefana Wyszyńskiego i granicą administracyjną Suwałk. Będzie także rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji w spółce Agencja Rozwoju Regionalnego ARES w Suwałkach z siedzibą w naszym mieście. I będzie także kwestia dotycząca regulaminu korzystania z szaletu miejskiego położonego na terenie miasta Suwałki oraz powierzenia prezydentowi ustalania opłat za korzystanie z niego i w części końcowej kwestie dotyczące budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej. Łącznie 23 punkty, zatem z pewnością dużo poświęcimy czasu, energii, ale wierzę, że spożytkowanie nastąpi w sposób celowy i optymalny. Przechodzimy zatem do tematów. Pan Kamil Lauren, przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, Klub Suwałki Przyszłości. Czy jest przyszłość dla nocnych dyżurów aptek w Suwałkach? Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, witam serdecznie pana redaktora. Tak, oczywiście, światełko jest. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa radni pochylili się nad problemem funkcjonowania aptek w naszym mieście. Chodzi tu przede wszystkim o dyżury nocne, niedzielne i świąteczne. I pragnę przypomnieć, że zadaniem własnym gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. Po merytorycznej dyskusji i dość długiej stwierdziliśmy konieczność pełnienia całodobowych dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie miasta. W związku z powyższym komisja wnioskuje do pana prezydenta o przygotowanie projektu uchwały. Pragnę też przypomnieć, że od lipca 2016 roku taki dyżur pełniła tylko jedna apteka. Przy szpitalu mieściła się ona, czyli tak jak zauważamy, 7 lat wszystkie podmioty, które pełniły ten obowiązek, nie musiały 7 lat tego wykonywać.
Niestety wiemy też, że zmieniła się ustawa, szpital nie może prowadzić swojej apteki, musi to pełnić podmiot w obiekcie szpitala, musi to pełnić odrębny podmiot i wiemy, że jest z tym problem, a też no, przyszła pandemia, która wiele rzeczy pokrzyżowała i niestety ten jedyny podmiot nie da rady sam tego obciążenia, gdzieś tam zaspokojenia tego nie da rady sam poprowadzić. Pragnę przypomnieć, iż nieprzestrzeganie przez aptekarzy uchwały Rady dotyczącej rozkładu godzin jej pracy i ustalonych dyżurów stanowi niezastosowanie się do aktu prawa miejscowego, który zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa, a także stanowi naruszenie artykułu 94 ustawy, punkt 1 i 2 prawo farmaceutyczne. W razie stwierdzenia naruszenia przez aptekę obowiązków, o których mowa, wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć takie zezwolenie dla aptekarzy i po prostu my wiemy, że mamy takie prawa. My wiemy też, że jako samorząd to jest nasze zadanie. I tak jak już wcześniej powiedziałem, komisja jednomyślnie zaopiniowała za przygotowaniem takiej uchwały. 7 radnych zagłosowało za. Czekamy teraz na przygotowanie tej uchwały i liczymy wszyscy na to, że jednomyślnie ta uchwała zostanie przegłosowana na sesji Rady Miasta. Przy czym trzeba zaznaczyć, że ten temat będzie procedowany nie na zbliżającej się, a na kolejnej sesji. Tak, na kolejnej sesji Rady Miasta. Kolejny temat to zbycie akcji ARES-u. Więcej na ten temat pani Mariola Karpińska, członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu. Pismem z dnia 18 sierpnia 2022 roku pan marszałek Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego, wystąpił z prośbą o przyjęcie akcji mniejszościowych, gdzie właścicielem jest miasto Suwałki. Obecnie marszałek posiada 85,52% udziałów w kapitale zakładowym ARES. I w związku z tą prośbą zarząd ARES-u wyraził na tą zgodę, ale jednocześnie informując, że takim większościowym po prostu ten cały pakiet ma przejść tylko i wyłącznie na rzecz województwa podlaskiego. Myślę, że jest to bardzo dobra jakaś taka decyzja, ponieważ jedna akcja kosztuje 5160 zł i 94 groszy. Łącznie miasto otrzyma 1 032 188 zł. I będzie przelane to na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Suwałkach i zgodnie z umową sprzedaży akcji. Także miasto Suwałki posiada 200 akcji tych nieuprzywilejowanych i zbycie ich na rzecz Urzędu Marszałkowskiego, który jest większościowym, jest taką, myślę, że całkiem dobrą, intratnym ruchem, ponieważ budynki zostaną na terenie miasta Suwałk, a akcje zasilą budżet miasta. Na najbliższej sesji radni pochylą się też nad raportem o stanie miasta za 2022 rok. Więcej na ten temat pan Andrzej Turowski, Komisja Finansowo-Budżetowa, przewodniczący tej komisji i klub łączą nas Suwałki. Kłaniam się Państwu, kłaniam się Panie redaktorze Panu. Chciałem powiedzieć, że od 2019 roku ustawa nakazuje wójtom, burmistrzom lub prezydentom miasta przedstawić radnym dokument, jakim jest raport przy okazji głosowania nad udzieleniem wotum zaufania. Chciałem tylko zauważyć, że w Suwałkach pan prezydent taki dokument przedstawia już od 2010 roku, a raportował w nim to, co wydarzyło się w mieście w 2009 roku. Raport, proszę Państwa, zawiera ponad 180 stron
treści i nie sposób w tak krótkim czasie odnieść się szczegółowo do wszystkich informacji. Niemniej pozwólcie Państwo, że chociaż w krótkim zarysie przedstawił Państwu to, co Pan Prezydent pragnie nam przedstawić. Otóż raport w kompleksowym, przejrzysty sposób przekazuje najważniejsze dziedziny życia Suwałk. Podzielony on jest na działy, w którym to odpowiednie zawarte są zagadnienia. I tak, pierwszy dział to infrastruktura społeczna i bezpieczeństwo. I tu mamy takie działy jak ochrona zdrowia, pomoc społeczna, oświata, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, promocja miasta, turystyka, sport i bezpieczeństwo publiczne. Drugi dział, jak gdyby, to strefa gospodarcza. I tutaj, proszę Państwa, odniosę się może bardziej szczegółowo do poszczególnych zagadnień. Pierwsze zagadnienie w tym dziale to podmioty gospodarcze. Na koniec 2022 roku na terenie Suwałk zarejestrowanych było 7573 podmiotów gospodarczych, z czego prawie 96,1%, czyli 7274 podmiotów działało w sektorze prywatnym. W stosunku do roku 2021 liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych zwiększyła się o 144. Zdecydowana większość podmiotów gospodarczych, czyli 5704, to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Do największych takich suwalskich przedsiębiorstw należą między innymi Animex, to jest grupa drobiarska, branża spożywcza, Padma, branża wyposażenia wnętrz, fabryki mebli Forte i Tane, branża meblarska i drzewna, Porta Chemie Poland oraz Stolar, branża drzewna i stolarka otworowa, Laktopol i Mlektopol, branża spożywcza, Malow i Aquel, mechanika precyzyjna, sprzęt akwarystyczny, fabryka przewodów i kabli Elpar 2, branża elektryczna, a także Salak, branża tworzyw sztucznych. Następny taki podrozdział to rynek pracy. Na koniec 2022 roku stopa bezrobocia w Suwałkach wynosiła 5,1% i była niższa od krajowej, która wynosi 5,2% o 0,1%. Chciałem tylko dodać, że w województwie podlaskim w tym czasie stopa bezrobocia wynosiła 7,3%. Inwestycje. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych miasta miały działania uwzględniające transport i łączność. To jest rozbudowa ulicy Krzywulka na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarnochancza, przebudowa skrzyżowań w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetleniowej, to jest ulica Mikołaja Reja i księdza Szczęsnowicza, ulica Podchorskiego z ulicą papieża Jana Pawła II, utrata Jłąkowa i inne. Również duże nakłady zostały poniesione na gospodarkę mieszkaniową, między innymi modernizacja budynku Senińska 22, blok ulica Franciszkańska, nakłady na oświatę i wychowanie, co było związane z robotami budowlanymi na obiektach sportowych, między innymi w Szkole Podstawowej nr 10, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 2. Renowacja budynku pierwszego LO i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Te inwestycje sportowe pochłonęły prawie 40 milionów złotych. Niemal 30 milionów to dofinansowanie z Polskiego Ładu. Zrealizowano także zadania inwestycyjne w ramach suwalskiego budżetu obywatelskiego, między innymi utwardzenie nawierzchni żwirowej na ulicy Dąbrówka w Suwałkach, budowa parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej do obsługi targowiska, cmentarza i obiektów OSIR-u, utwardzenie terenu pod bramami rodzinnego ogrodu działkowego Malwa wraz z parkingami, parking nad zalewem Arkadia, Chopina Park, Zielona Skarpa, modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ulicy Noniewicza 71
i Mickiewicza 1. Następnie budżet obywatelski. W ramach budżetu obywatelskiego przeznaczono kwotę 2,6 miliona złotych z wyszczególnieniem odpowiednio na realizację małych projektów inwestycyjnych o wartości nie przekraczających 125 tysięcy zł, na to przeznaczyliśmy 500 tysięcy zł. Na duże projekty inwestycyjne, to jest 125 do 900 tysięcy zł, przeznaczonych zostało 1 900 tysięcy zł i na projekty w grupie kulturalnych lub społecznych o wartości nie przekraczających 20 tysięcy zł i na to przeznaczono 100 tysięcy zł. Mieszkańcy zgłosili 38 projektów, z czego do głosowania zakwalifikowano 27. Oddano na nie 11 119 głosów. Do realizacji przyjęto, jeśli chodzi o duże projekty, to na pierwszym miejscu budowa parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej do obsługi targowiska, cmentarza obiektów Osir i drugi to jest boisko Orlik, miejscem edukacji i wychowania Suwalczan. Jeśli chodzi o małe projekty, to zakup sprzętu sportowego do treningu motorycznego dla dzieci i młodzieży, utwardzenie nawierzchni żwirowej na ulicy Dąbrówka, czwarty etap i utwardzenie terenu pod bramami ROT Malwa wraz z parkingami i czwarty to jest parking nad zalewem Arkadia. Jeśli chodzi o projekty społeczno-kulturalne, to poukładaj sobie raka, okolicznościowy mural z okazji 75-lecia klubu sportowego Wigry Suwałki, piknik rodzinny z okazji odpustu w parafii pod wezwaniem Bożego Ciała w Suwałkach i suwalska akcja Kastracja. Trzecim działem takim głównym jak gdyby to jest infrastruktura techniczna i tutaj zawiera to między innymi takie zagadnienia jak infrastruktura drogowa, infrastruktura komunalna, transport i zasoby mieszkaniowe. Czwarty dział to przestrzeń miejska, środowisko przyrodnicze, planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami. Piąty dział, finanse miasta. Szósty, zarządzanie miastem, czyli władze miasta, urząd miejski, rady i kolegialne organy opiniotwórczo-doradcze, współpraca międzynarodowa, współpraca miasta Suwałki z organizacjami pozarządowymi. I siódmy, jak gdyby, dział to współpraca z innymi społecznościami samorządowymi, to jest porozumienie międzygminne, udział miasta w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych, miasto w rankingach i konkursach. Szanowni Państwo, rok 2022 upłynął przede wszystkim, tak jak na całym świecie, pod znakiem wojny, która wybuchła 24 lutego na Ukrainie. Brutalna napaść Rosji na naszego wschodniego sąsiada nie pozostawała bez wpływu na sytuację w Polsce oraz w naszym mieście. Jako samorząd od pierwszych dni wojny zaangażowaliśmy się w pomoc humanitarną zarówno Ukraińcom w ich kraju, jak i tu na terenie miasta Suwałk. W ciągu roku we wszystkich punktach recepcyjnych, które znalazły się w naszym mieście, udzielono pomocy 2414 osobom. Pochłonęło to kwotę blisko 4,6 miliona złotych. Jako miasto mieliśmy też nowe obowiązki, między innymi te związane z rejestracją uchodźców na terenie kraju poprzez nadanie numerów PESEL. W Suwałkach nadano ich w sumie 1461. Dzieci z Ukrainy, które trafiły do Suwałk, musiały jak najszybciej dostosować się do systemu oświatowego w Polsce. Aktualnie w Suwałkach, w suwalskich szkołach mamy 336 uczniów. Nie można zapomnieć o olbrzymiej roli, jaką odegrali wolontariusze, czyli zwykli mieszkańcy miasta. Tej pomocy nie da się policzyć, a była ona ogromna. Ale rok 2022 był czasem, kiedy wróciliśmy do tak zwanej normalności po pandemii koronawirusa. Zorganizowaliśmy szereg wydarzeń kulturalno-sportowych, w tym m.in. 98. Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce, airshow odlotowe Suwałki oraz Suwalski Festiwal Bluesa. Tak by można było w skrócie przedstawić, w wielkim skrócie, raport o stanie miasta Suwałk za 2022 rok. Dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję. To była tylko część oczywiście tematów, nad którymi pochylą się suwalscy radni na najbliższej sesji. Przypomnę, że w audycji udział wzięli pani Mariola Karpińska, pan Andrzej Turowski, pan Kamil Lauryn, pan Zdzisław Przełomiec, suwalscy radni. Dziękuję państwu za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i przy tej okazji pozdrawiam wszystkie mamy, bo dzisiaj jest Dzień Mamy. Dużo zdrowia życzymy i wszelkiej pomyślności. Wszystkiego dobrego. Dziękuję ślicznie. Też przyłączam się do tych życzeń dla wszystkich mam. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, a przede wszystkim spokoju. Dziękujemy państwu za uwagę. Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.